Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Lwa w horoskopie na sierpień 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapił horoskopów na następne miesiące. Moi drodzy, obok przycisku subskrybuj macie taki symbol dzwoneczka. Jeżeli na niego naciśniecie, to włączycie sobie powiadomienia i będziecie właśnie otrzymywali powiadomienia od YouTube wtedy, kiedy dodam na kanał nowy film. Także serdecznie Was do tego zachęcam, nic nie przegapicie. Pamiętajcie, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrze, moi drodzy, myślę, że możemy zaczynać, prawda? Na czym będzie polegał nasz dzisiejszy horoskop? Sprawdzimy, co Was czeka w pracy i w finansach, w miłości, w uczuciach, jakie są ostrzeżenia i rady na ten miesiąc. Dlatego oglądajcie film do samego końca. Lew i sierpień. Lew i sierpień. Sierpień 2021. Popatrzmy, cóż tu dla Was. No, moje drogie lwy, sierpień to jest wasz miesiąc. Większość z was ma wtedy urodziny. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, słodyczy i spełnienia najskrytszych marzeń, moi drodzy. Wszystkiego dobrego. A teraz patrzymy, co dla lwów na sierpień. Wasze podejście do pracy i do finansy. To, co odchodzi wraz z tym miesiącem do przeszłości. I to, co przychodzi, no pięknie, moi drodzy, przepięknie. Uczucia dla lwów, podejście lwów do uczuć w tym miesiącu. Oj, w uczuciach już tutaj troszkę rozgoryczenie. To, co odchodzi do przeszłości w sierpniu. I to, co przychodzi do lwów wraz z tym miesiącem. Jakie jest ostrzeżenie dla lwów na sierpień? I jaka jest rada dla lwów na sierpień, ale to odkryjemy sobie na koniec. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o pracę i o finanse, to sierpień jest dla Was po prostu fantastycznym i cudownym miesiącem pod każdym względem. Szczególnie dla osób, które chcą rozpoczynać nową drogę zawodową, nową ścieżkę zawodową. Mam Was pokazanych w karcie głupca. Chcecie nowości. Chcecie świeżości, chcecie takiego świeżego powiewu w sferze zawodowo-finansowej i to do Was przychodzi, gdyż energia zwiększająca się, moi drodzy, to as denarów. Jest to nowa praca, jest to nowe zlecenie, jest to nowa możliwość, nowe źródło dochodu. Fantastyczne, piękne i cudowne karty, jeżeli chodzi o sferę zawodową. Wszystko to, co złe i negatywne, pozostawiacie za sobą w tym miesiącu, drogie lwy. Mam też takie nieodparte wrażenie, że większość z Was zdecyduje się na nowości w sferze zawodowo-finansowej. Na zasadzie tego, że porzucacie starą pracę, porzucacie jakieś stare źródło dochodu i idziecie w nową drogę, gdyż ta nowa droga przynosi Wam spełnienie, zadowolenie, sukces i lepsze pieniądze. Bardzo dobry miesiąc pod względem pracy i finansów dla każdego lwa. Natomiast jeżeli przechodzimy do uczuć, to przestaje tutaj być już tak kolorowo. U mnie aktualnie za oknem jest burza. No i właśnie te karty na uczucia dla lwów też są takie troszkę burzowe. Przede wszystkim wasze podejście do tego miesiąca. Trójka mieczy. Lew jest zraniony, ma zranione serce, coś go boli, coś mu doskwiera, nie potrafi sobie poradzić z jakąś raną, ciągle rozdrapuje stare rany, posypuje je solą. Mam tutaj pokazane dużo smutku, zmartwień i łez. I takie jest w sierpniu wasze podejście. Ktoś was może zranić w tym miesiącu, ktoś was może zdradzić w tym miesiącu i ktoś może po prostu od was odejść, powodując w miłości łzy.
Pod względem uczuciowym dla lwów, w przeciwieństwie do sfery zawodowej, to w uczuciach, zarówno dla singli, jak i dla osób w związkach, jest bardzo, bardzo zła energia. Energia smutku, energia żalu, energia tego, że coś się kończy, że coś odchodzi. Ja mam pokazane, że co od niektórych lwów może odejść jakiś mężczyzna. Szczególnie mężczyzna, który miał z wami relację romansową, na zasadzie tego, że kochanek od was odchodzi, kochanek odchodzi od przeszłości, do przeszłości i wy z tego powodu bardzo źle się czujecie. Wy rozdrapujecie stare rany, wy nie potraficie się z tym pogodzić, was to bardzo boli, was to bardzo gryzie. Złe relacje lwów z osobami spod ognistego żywiołu, tak? Lew, baran i strzelec. Te osoby mogą was tutaj zranić w tym miesiącu, ponieważ mamy kartę rycerza buław, która reprezentuje osoby spod ognistego znaku zodiaku. No a jaka energia przychodzi do lwów na ten miesiąc? Mam wrażenie, że takie troszkę już zmęczenie tym wszystkim, zasiedzenie w tym wszystkim. Jeżeli jesteście singlami, to nie znajdziecie tutaj nowej osoby, gdyż ciągle jesteście w takiej zastałej energii, troszkę się bronicie przed uczuciami, nie dopuszczacie do siebie nowych osób, nie pozwalacie sobie na to, aby ktoś nowy zjawił się w waszym życiu, przyjmujecie postawę obronną. I to jest tutaj przede wszystkim pokazane, moje drogie lwy. A jeżeli chodzi o osoby w związku, to możecie być już troszkę zmęczeni swoim partnerem. Na zasadzie tego, że wasz partner może was tutaj już denerwować od dłuższego czasu. Możecie mieć pretensje do swojego partnera. I ten związek tak naprawdę w sierpniu nie będzie wam przynosił jakiejkolwiek radości, tylko wręcz przeciwnie. Do tego związku wtargnie rutyna i ta rutyna nie będzie się podobała lwom, dlatego że wy poczujecie, że w waszym związku zaczyna dziać się to samo, co działo się w waszych poprzednich relacjach z innymi partnerami, które już się zakończyły, tak? I zauważycie to, że wasz partner wcale nie jest taki cudowny, jak wam się wydawało na pierwszy rzut oka, ponieważ może was bardzo zranić czynem lub słowem. Mam też takie wrażenie, że może warto byłoby w sierpniu skontrolować swojego partnera, ponieważ partner zodiakalnego lwa może mieć w sierpniu tendencję do zdrady i może to ukrywać, dlatego warto wszystko dokładnie sprawdzić, czy nie pojawił się ktoś inny na horyzoncie waszego partnera. Zobaczmy, jakie jest ostrzeżenie dla lwa. Zawirowania losu, nagłe zmiany o 180 stopni. Tak naprawdę w sierpniu, drogi lwie, nie powinieneś nic planować, ponieważ wszystkie twoje plany mogą się zmienić diametralnie, bardzo szybko, bardzo nagle i ty nie będziesz z tego zadowolony, gdyż to jest pokazane tutaj w ostrzeżeniu. Koło fortuny w negatywie może nam mówić o to, że los nam nie sprzyja. Los może nie być dla nas taki cudowny, jak my byśmy tego chcieli. Także, drogie lwy, proszę, abyście właśnie na to zwrócili uwagę, że mogą w waszym życiu w sierpniu pojawić się takie sytuacje, które sprawią, że wy się tak zakołujecie, że nie będziecie wiedzieli, co się dzieje wokół was. Zobaczmy, jaka jest rada. A rada dla lwów jest taka, aby lwy się komunikowały, aby lwy postawiły na przyspieszenie pewnych spraw, szczególnie spraw zawodowo-finansowych, gdyż naprawdę zawodowo-finansowe sprawy w sierpniu mogą wam pójść cudownie. Możecie otrzymać pieniądze, które wam się należą i tak dalej. Wszystko bardzo dobrze, natomiast w uczuciach, tak jak mówię, gorzej. Radą dla was jest to, abyście się komunikowali z ludźmi, gdyż poprzez dobrą, prawidłową komunikację będziecie mogli w tym miesiącu sierpniu wiele zyskać.
Ślicznie dziękuję za obejrzenie tego horoskopu, moi drodzy. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to serdecznie zachęcam do kontaktu. Ja tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i udanego miesiąca. Pozdrawiam.